Cześć, jestem Klaudia, to kanał. No i już, dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć aldehydów. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Aldehydy to jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, których cząsteczki zawierają grupę funkcyjną CHO, czyli grupę aldehydową. I tutaj Wam zapisałam wzór ogólny na aldehydy, że mamy R, czyli grupę węglowodorową. Która może być grupą alkilową, czyli tym, jak i grupą arylową, czyli pierścieniem, które może mieć zapisane tak podwójne wiązania, lub może tu być wpisane kółko. To oczywiście to samo, plus grupa aldehydowa. Ponadto, gdy nie mamy tutaj pierścienia aromatycznego, mówimy o tym, że jest to aldehyd alifatyczny. Natomiast, gdy jest pierścień, to mówimy, że jest aldehyd aromatyczny. I teraz nazwa. Nazwę tworzymy od ilości atomów węgla. Mamy tutaj dwa, czyli to jest etan, jak w węglowodorach. I Al jak od aldehydów, czyli to będzie etanal i al na końcu. Tutaj nazwę będziemy mieć od pierścienia, czyli to będzie benzeno, karbo, aldehyd. Tutaj mamy taką długą nazwę albo, można oczywiście krócej, i mamy tutaj benza. I tutaj od A aldehyd. Ok. Co tu jeszcze jest ważne? Otóż, że w grupie aldehydowej. Zawiera nam się grupa karbonylowa. No i tu wam pokazałam, że mamy tlen i węgiel. To wtedy mamy grupę karbonylową i opisujemy ją tak. Natomiast całość, to jest cały czas, o czym mówimy, grupa aldehytowa i uwaga, bo O wcale nam się tutaj nie łączy z wodorem, a zapiszemy ją jako CH o. porozmawiajmy sobie zatem na temat aldehydów alifatycznych. Mamy tutaj dwa wzory ogólne w zależności jak chcecie to sobie zapisać i zaczynamy od pierwszego, czyli metan i aldehyd. I to jest nazwa systematyczna. Nazwa zwyczajowa to form aldehyd. Można sobie tutaj tak zapamiętać, że taki formalny, czyli pierwszy aldehyd to metanal. Natomiast możecie się tutaj również spotkać z nazwą od kwasów karboksylowych. Dla przypomnienia, pierwszy kwas karboksylowy to kwas metanowy. I on ma swoją nazwę zwyczajową, że jest to kwas mrówkowy. Także metanal może być nazywany aldehydem mrówkowym. I mamy tutaj etanal, zostańmy na razie przy tych kwasach karboksylowych. I drugim kwasem karboksylowym jest kwas etanowy, a nazwa jego zwyczajowa to kwas octowy. Zatem nie dość, że możemy to nazwać acetaldehydem, to jeszcze... Aldehydem octowym. Natomiast, jeżeli chodzi o propanal, to już po prostu aldehyd propionowy, znowu od kwasu karboksylowego. I tak samo jak było wcześniej, metanal jeden atom węgla, etanal dwa atomy węgla, propanal trzy atomy węgla. Tutaj mamy wzory. Sumaryczne tutaj drugi już taki bardziej tutaj pod wzory grupowe. Natomiast tutaj już widzimy, że mamy pokazaną tą grupę alkilową i grupę funkcyjną. Natomiast półstrukturalnie zapisalibyśmy to oczywiście CH3 myślnik CH2 myślnik CHO, no tak jak ja wam tutaj zapisałam grupowo po prostu bez myślniku. Ok. Teraz piszmy sobie kolejny. Będzie nim butanal. Czyli butan i końcówka Al od aldehydu. Zatem będziemy tutaj mieć C4 H8O lub z wyodrębnieniem. Grupy alkilowej C i tutaj uwaga. Trzeba pamiętać, że w grupie funkcyjnej jest jeden atom węgla, więc wyliczamy to dla trójki. C3, H7 C O. Dobra, teraz narysujmy sobie go strukturalnie. Jeden atom, drugi. Trzeci oraz czwarty. Ten czwarty jest już w grupie funkcyjnej, to od niej zaczynamy. Tak samo zaczynamy numerację. Czyli jakbyśmy tu mieli jakieś podstawniki, zaraz tutaj coś wymyślimy. Numerację zaczynamy od grupy funkcyjnej. Teraz tu. My tak. No, i mamy wzór strukturalny. Na podstawie jego robimy wzór półstrukturalny, czyli CH3, CH2. Tutaj też mamy dwa atomy, czyli CH2 i CHO. Możemy także utworzyć wzór grupowy, czyli CH3. Nawias, bo mamy tutaj dwie CH2 i CHO. A jeżeli chodzi o jego nazwę zwyczajową, to znów musimy wrócić do tych nieszczęsnych kwasów karboksylowych, przypomnieć sobie, jaki jest nazwa kwasu karboksylowego butanowego zwyczajowa. Tam to był kwas Masłowy, czyli tutaj będziemy mieć aldehyd. Masłowy. To teraz lecimy już z trudniejszymi przykładami do ustalenia nazwy. Takich łatwych jak pentanal, heksanal i tak dalej. Nie będziemy robić bo to już na pewno potraficie po tym wstępie, który zrobiłam. Zacznijmy tutaj. Bierzemy sobie łańcuch główny, no i grupę funkcyjną. Łańcuch główny i grupa funkcyjna, łańcuch główny i grupa funkcyjna. Numeracja leci zawsze od grupy funkcyjnej. 1, 2, 3. Nieważne, co my tam mamy? Dobra. Nazwa od podstawników. Czyli tu mamy podstawnik, tu mamy nawet dwa te podstawniki, a tutaj już sobie musimy zapisać, że to jest podstawnik. Metylowy literka M. Tu mamy brom, a tu mamy chlor. Więc tutaj jeszcze będzie trzeba robić te podstawniki alfabetycznie. No to tutaj zaczynamy. Dwa. Metylo. W łańcuchu głównym trzy atomy węgla, czyli propan, a że aldehyd, no to al. Propanal. Teraz tu. Trzy. 3, a że są 2, no to di. Są to grupy metylowe, no to metylo. W łańcuchu głównym mamy 5 atomów węgla, to pentan, no, a że aldechy, to al. Teraz tutaj alfabetycznie. Najpierw poleci 3 bromo, potem 3 chloro, 2, metylo. W łańcuchu głównym mamy 4 atomy węgla, czyli butan. No i nie zaskoczę Was, że na końcu dopisujemy al. To teraz aldehydy aromatyczne. I przypominamy sobie ten pierwszy. Czyli to będzie benzeno od pierścienia benzenu. Karbo. aldehyd Zwróćcie uwagę, że tutaj nie mamy wiązań podwójnych, czyli to jest cyklo hekso karbo aldehyd Ok. To teraz tutaj. Pamiętajcie, że numeracja jest od grupy, czyli tu jest pierwszy, a tu będzie drugi. Zatem to jest dwa metylo i wlatuje cała ta nazwa od początku, czyli cyklo heksano, karbo aldehyd. I pomyślałam, że warto tutaj jeszcze pokazać wam, że istnieje taki aldehyd, który ma dwie te same oczywiście grupy funkcyjne. Nazywa się on aldehyd tere. lowy. Ale to już tak bardziej do ludzi na rozszerzeniu. To jeszcze tylko wspomnimy sobie o akroleinie, czyli mamy tutaj wiązanie podwójne i jeszcze grupę aldehydową. Czyli nazwa systematyczna tego związku to jest propen N, bo wiązanie podwójne, no i Al od aldehydu. Rozpiszmy sobie teraz reakcję otrzymywania aldehydów. I mamy tutaj schemat, że jest to alkohol, koniecznie pierwszorzędowy. mamy tlen, czyli mamy reakcję utleniania, powstaje nam aldehyd plus woda. Ok, no to weźmy sobie na przykład metanal. Będzie to CH. 3 OH, metanol, dodać tlen. Tlen występuje w postaci cząsteczkowej, czyli O2. Powstaje nam tutaj aldehyd, w którym musimy mieć jeden atom węgla. Przypominam, że mamy od razu w grupie ChO, czyli w grupie aldehydowej mamy jeden atom węgla, to tutaj dajemy jeszcze ten jeden wodór i woda. Co zauważamy? Zauważamy, że z jednej i z drugiej strony nie zgadza nam się ilość tlenów. Tu mamy dwa, a tutaj mamy trzy. To zawsze próbujemy zrobić tak, aby tam, gdzie mamy nieparzystą ilość, mieć parzystą ilość, by móc tutaj podzielić przez dwa. To tutaj dajemy dwójkę, tutaj dajemy dwójkę, dajemy dwójkę. Wszędzie tam, gdzie był tlen nieparzysty, teraz jest parzysty. I to jest tyle. Bo teraz, jak to wszystko sobie pozliczacie, to będzie nam się to tutaj już zgadzać. Czyli z metanolu powstał nam. Metanal. Ok. No, to myślę, że zrobimy sobie jeszcze. Weźmy sobie. Nie wiem, jakim chcecie to mieć rozpisane, ale myślę, że zrobimy to półstrukturalnie. Będziemy mieć CH3, CH2, no i grupa OH. No i tutaj znowu mamy do czynienia z alkoholem pierwszorzędowym. Dla przypomnienia, alkohol pierwszorzędowy jest wtedy, gdy mamy go tutaj przyłączonego, ten atom węgla, do którego jest grupa OH, jest przyczepiona tylko do jednego atomu węgla, czyli ten do jednego. I mamy tutaj eta 0, bo to alkohol O2. No i mamy tutaj wtedy metanal, czyli będzie c H3 i tu już wskakujemy w CHO plus H2O. No nie zdziwię Was, jest dokładnie tak samo. Tutaj mamy dwa atomy tlenu, tutaj są trzy. To tutaj daje dwójkę, tutaj daje dwójkę, no i tutaj daje dwójkę. No i wtedy wszystko nam się już zgadza, czyli z etanolu powstał nam. Etanol. I tak samo będzie przebiegać ta reakcja, jakbyśmy tutaj wzięli inne alkohole pierwszorzędowe. Kolejnym sposobem otrzymywania aldehydów jest znowu utlenianie alkoholi pierwszorzędowych. Czyli mamy alkohol pierwszorzędowy plus słaby utleniacz. Może to być tak, jak tutaj zapisałam, że to jest tlenek miedzi. 2, on jest najczęściej wykorzystywany, wtedy mamy aldehyd plus nieć plus wodę, ale także możecie się spotkać z AG2O. To również jest słaby utleniacz. Jest to tlenek srebra 1, to wtedy mamy w tym miejscu srebro, i będzie tutaj współczynnik stechiometryczny 2. No to napiszę Wam tak: 2 srebro. I tutaj uwaga, ponieważ użycie silnego utleniacza sprawi, że powstają kwasy karboksylowe, więc tutaj koniecznie musi być słaby utleniacz. No i lecimy sobie z jakąś przykładową reakcją. I tutaj będziemy mieć na przykład etanol. To CH3, CH2, OH. Tworzy nam się etanal, miedź i teraz tak. Tutaj mamy wyparte dwa wodory i te dwa wodory łączą nam się z tym tlenem z tlenku midzi, dwa. I tworzy nam się tutaj woda i tutaj nie mamy. Współczynników stechiometrycznych. To weźmy sobie jeszcze taki sam przykład, tylko że z pierścieniem aromatycznym. Pamiętaj, że od razu nie dajemy OH, bo to wtedy jest fenol, więc musimy tutaj mieć CH2OH. O, to alkohol. Pierwszorzędowe, więc grupa OH musi być rzucona tylko do jednego atomu węgla, który jest połączony z jednym atomem węgla. No i co? O. I wtedy mamy tutaj C, AO, koniecznie wiązania, mieć i H2O. Możecie się tutaj również spotkać, czy to przy srebrze, czy to przy miedzi, że strzałka będzie w dół. Co to oznacza? Że powstaje nam tutaj osad z miedzi. To jeszcze wpiszmy tutaj nazwy. Mamy tutaj alkohol, bo grupa OH. Benzylowy. Może tutaj także wpisać. Fenylometanol, fenylokarbinol, czy też hydroksytoluen. Natomiast tutaj już łatwo, bo będzie to po prostu aldehyd benzoesowy. Inną metodą otrzymywania aldehydów jest katalityczne utlenianie alkenów powietrzem w obecności związków miedzi lub pallado jako katalizatorów. Opisana metoda jest znana jako proces Wackera. No i tutaj zaczynamy. Możemy sobie wziąć eten, czyli CH2 alken. To wiązanie podwójne CH2 tlen. No i powstaje nam. Aldehyd, czyli będzie to C A 3 CaO. No i tutaj znowu mamy tą samą sytuację z tlenem. Tutaj jest jeden, tu są dwa, to tutaj dajemy dwójkę i tutaj dajemy dwójkę. OK, no to weźmy sobie na przykład teraz, może to jeszcze podpiszę. Propen. I będziemy tutaj mieć CH3, CH, CH2, tlen. No i tutaj będziemy mieć CH3, CH2, pęka to wiązanie. No i mamy aldehyd, bo tak też to oczywiście można rozpisywać. Wtedy mamy propen, tutaj propanal i tutaj jest ten jeden atom tlenu, to tu dwójkę i tutaj dwójkę. Z uwagi na to, że są to reakcje pod wpływem katalizatorów, możemy tutaj napisać. Wtedy potrzebujemy dłuższą kreskę. Taką opcję, lub prostszą, że jest to katalizator, ciśnienie. I przed Wami reakcja otrzymywania konkretnego aldehydu, czyli etanalu. Mamy tutaj wiązanie potrójne, czyli mamy tutaj etyn, wodę, i tutaj pęka nam to. Wiązanie potrójne pod wpływem kationów i otrzymujemy etanal. I przedostatni punkt dzisiejszej reakcji, czyli reakcje aldehydów, i tutaj mamy reakcję na przykładzie propanalu, czyli wszędzie zapisałam propanal, i tutaj mamy wodorotlenek miedzi 2 oraz znów ten słaby utleniacz, czyli srebra 1. Tutaj w obu tych przypadkach powstanie nam kwas karboksylowy o takiej samej ilości atomów węgla co w aldehydzie. Zatem z propanalu powstanie nam tutaj kwas propanowy, inaczej kwas propionowy. Zaczynamy. CH3CH2 To C... I tworzy nam się grupa karboksylowa, czyli ten tlen wpada nam tu, dodatkowy tlen pobrany z tego, no i wodór. Tak samo będzie tutaj. Ale różnica pomiędzy tym a tym jest taka, że tu był wodorotlenek i powstanie nam tlenek miedzi 1, tu było 2. Teraz jest jeden i woda. I co tutaj należy zauważyć? Przede wszystkim, że powstało nam CU2 z indeksem dolnym. To tutaj dajemy dwójkę. Tym samym zwiększamy tutaj ilość wodoru, nie w tej cząsteczce, a w tej. No i tutaj dajemy jeszcze dwójkę. Ok. To teraz tu. Co się dzieje z tlenkiem? Tutaj łatwiejsza sprawa, bo ten tlen wskoczył nam do grupy karboksylowej i zostaje nam sam metal. Tutaj jest 2, dodajemy 2Ag. Ok, no i tutaj mamy reakcję uwodorowienia, i wtedy powstaje nam od razu alkohol. I jest to pod wpływem niklu. CH3. CH2, CH2, no i grupa OH. To teraz ciąg przemian, który doprowadzi nas do powstania aldehydu. Zaczynamy od propanu, czyli od węglowodoru nasyconego, który ma wszystkie wiązania pojedyncze. Jest to reakcja pod wpływem światła i ma nam tutaj powstać chloropropan. Czyli robimy chlorowanie alkanu, i wtedy, gdy jest to reakcja pod wpływem światła, to ten ostatni wodór wymienia się na chlor, i ten wyparty wodór łączy się z tym drugim chlorem, tworząc chlorowodór. Czyli my tu mamy alkan, a tu fluorowco pochodną. Następnie mamy ol, czyli wskakujemy w alkohol, czyli przepisujemy fluorowco pochodną. Bierzemy tutaj KOH, czyli zasadę, tak żeby mieć grupę OH. Jest to reakcja w środowisku wodnym, czyli piszemy pod wpływem wody. Powstaje nam alkohol pierwszorzędowy, grupa OH. I ten Wyparty chlor łączy nam się z potasem, tworzy nam sól, dokładniej chlorek potasu. To jest reakcja pierwsza, druga, i teraz z trzeciej bierzemy nasz alkohol. I Dajemy tu SUO pod wpływem temperatury. I mamy CH3, CH2. Tutaj mamy trzy atomy węgla, cały czas się tego trzymamy, czyli grupa CHO. I SU plus H2O to jeszcze tutaj warto przypomnieć takie reakcje, że mamy tutaj węglik wapnia. Czyli jest to CaC2. I z niego powstaje nam acetylen. I tutaj znowu przypomnienie, że eten... Czyli alken to etylen, jeżeli chodzi o nazwę zwyczajową. A etyn to acetylen. Zatem mamy węglik wapnia. Tutaj jest taka reakcja, którą należy pamiętać. daję taką gwiazdkę. I mamy H2O. Tutaj tworzy nam się Acetylen, etyn, alkin. Wiązanie potrójne. Wciąż trzymamy się tej samej ilości węgla. A z Ca i H2O tworzy nam się tutaj wodorotlenek wapnia. To jeszcze tutaj mamy dwa wodory, kolejne dwa wodory. To tutaj jeszcze dajemy sobie dwójkę. Tym samym widzimy tutaj, że są te dwa tleny. I teraz. Z acetylenu rzucamy H2O i powstaje nam ch 3 CHO. Tutaj można nad strzałką wpisać, że to jest podpływem kwasu siarkowego 6 i Soli Okej, okay. Ja wam dziękuję serdecznie. za uwagę, zostawcie proszę suba. I... no i już.